Państwu, kolejnym moim gościem w programie Nasze Sprawy jest starosta sieradzki, pan Mariusz Bądzior. Dzień dobry, panie starosta. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie starosto, chciałem zapytać tylko o stan epidemiologiczny, ponieważ rozmawialiśmy ostatni raz w piątek i posługujemy się, szanowni państwo, danymi na 29 marca, czyli na niedzielę. Jak to wygląda w powiecie sieradzkim na dzień dzisiejszy? Panie redaktorze, tak naprawdę to jest na razie pewna stabilizacja, tak bym powiedział. Dlatego czy w piątek, czy na niedzielę, te dane, które mamy, to jest liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, jest cały czas jeden, czyli nie mamy na dzień dzisiejszy następnej jakiejś osoby na terenie powiatu sieradzkiego z koronawirusem potwierdzonej. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym to jest 152 osoby. I taki sam stan był i na sobotę, i na piątek. I tak samo jest, jeżeli mówimy o osoby objęte kwarantanną domową, gdzie jest 95. Jedyną rzeczą, co nam się zwiększyło, to jest tutaj w kwarantannie tej zbiorowej, którą mamy jako powiat prowadzimy, no to mamy 5 osób. Panie starosto, myślę, że obserwował pan to, co się dzieje przez weekend. Dobrze, że te dane są takie, jakie są, chociaż podkreślamy państwu, że te dane są na 29 marca. Miejmy nadzieję, że one 30, czyli dzisiaj, nie ulegną zmianie, ale o tym będziemy państwa na bieżąco informowali. Zresztą będziemy rozmawiali z rzecznikiem wojewody w tej sprawie łódzkiego. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia to, co się zadziało w ten weekend? Była ładna pogoda, było sporo słońca, szczególnie w sobotę, była taka, a nie inna temperatura. Czy zwrócił pan uwagę na to, że jednak mieszkańcy Sieradza, powiatu, mimo wszystko pozostali w domach i podchodzą bardzo poważnie do tego, co się akurat w tej chwili dzieje i do tej, nazwijmy to, narodowej kwarantanny? Nie, no należy przyznać, że jesteśmy zdyscyplinowani tutaj w mieście Sieradzu i nawet jeżeli mówimy tutaj o prowincji, o miejscowościach, które są na terenie powiatu sieradzkiego, raczej osoby stosują się, albo inaczej stosujemy się do zaleceń takie, jakie są i staramy się nie wychodzić. No fakt, że no, ludzie no, muszą być, no jesteśmy takim dużym też społeczeństwem, że musimy wyjść czy tam po ten chleb, czy pewną rzecz załatwić, ale to są sporadyczne przypadki, natomiast w większości byliśmy w domu. Proszę powiedzieć, czy coś zmieniło się w zasadach urzędowania powiatu sieradzkiego? Czy ten dostęp, o którym rozmawialiśmy w poprzednich naszych rozmowach w ramach programu, jest w dalszym ciągu taki sam? No, panie redaktorze, cały czas jest tak samo. No, cały czas jesteśmy w pracy tej zdalnej z pewną ograniczoną liczbą osób, bo też no, niektórzy pracownicy zwolnienie lekarskie pobrali, bo osoba, która no, miała kaszel, czy źle się czuła i tak dalej, no, poszła na zwolnienie lekarskie. No więc pracujemy, ale tu się nic nie zmieniło. To, co żeśmy rozmawiali wcześniej, to urząd tak samo pracuje. Na zakończenie tradycyjnie, panie starosto, o co chciałby pan zaapelować do mieszkańców powiatu sieradzkiego? Przede wszystkim, szanowni państwo, musimy zachować spokój, nie dajmy się też doprowadzić do pewnego strachu, wielkiej paniki, bo to nam na pewno nie pomoże. Musimy stosować się do tego, co nam zalecają służby epidemiologiczne i to jest i zachowywać podstawową higienę i to jest najbardziej ważne. No, trudno jest nam powiedzieć, w jakim kierunku to się będzie rozwijało, czy będzie się rozwijało, czy raczej będzie, nie będzie się rozwijało. No, na dzień dzisiejszy ja nie jestem w stanie tego przewidzieć, co będzie na terenie powiatu sieradzkiego. Natomiast w całej Polsce, co się dzieje, no widać, że jest jednak mała tendencja wzrostowa. Ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy naraz nie zachorowali. Chodzi o to, żeby nasza służba zdrowia miała możliwość... No, zachorowań. Tak, ja tutaj jeszcze, jeżeli można, do pana apelu się również dołączę, szanowni państwo, i pamiętajcie o tych ludziach starszych, tych, którzy potrzebują pomocy, bo my również otrzymujemy maile, otrzymujemy SMS-y od osób, które czują się zagrożone i liczą w sytuacjach trudnych również na naszą pomoc i wsparcie. I takowe wsparcie poprzez instytucje, o których tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy, państwo również od nas dostaniecie. Także miejmy nadzieję, panie starosto, że to nie jest tak, że
ktoś gdzieś na terenie powiatu sieradzkiego, czy nie tylko, pozostanie sam sobie w sytuacji trudnej. Niestety nie będzie osób, które będą chciały takim chorym potencjalnym pomóc. Proszę liczyć na nas, proszę liczyć na służby powiatu i tak jak pan starosta powiedział, bądźcie spokojni, rozważni, nie wychodźcie, wychodźcie tylko w sytuacjach, w których niestety już nie ma innego rozwiązania. No jesteśmy w kontakcie z włodarzami gmin, jestem w kontakcie, jesteśmy z GOPS-ami, MOPS-ami w kontakcie, harcerze się włączyli również w akcję niesienia pomocy takim osobom, więc myślę, że gminy na terenie, włodarze gmin na terenie powiatu sieradzkiego, GOPS-y mają takie dane, kto tej pomocy potrzebuje i myślę, że w miarę jest to realizowane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia przede wszystkim i dużo spokoju w dniu dzisiejszym. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem w naszych sprawach był starosta sieradzki pan Mariusz Mądziak. Dziękuję bardzo. Dziękuję i również zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.